Tobie zwycięstwa całego golu. Mecz wydaje się był emocjonujący, może widowiskowy. Akcje się zmieniały z jednej na drugą stronę. My dzisiaj przyjęliśmy, zdobyliśmy 21 punktów. Uważam, że tak to jest nadmiar punktów jak na ten zespół, jeśli chodzi o możliwości tego zespołu. Chcieliśmy przyjąć inną, troszeczkę grę, inną grę, bardziej otwartą. Przez pierwsze 22 minuty do momentu straty bramki wydaje mi się, że graliśmy bardzo poprawnie, kontrolowaliśmy grę i tak to miało wyglądać, natomiast później błędy indywidualne, straty bramek powodowały, że drużyna miała przeciwnika tą możliwość kontrowania, stąd się brały sytuacje, dążyliśmy do samego końca jakiś korzystniejszy rezultat. Nie powiedziałbym, że mieliśmy jakieś wybitne sytuacje, ale chłopcy się starali, dlatego należą się słowa uznania. W końcówce straciliśmy trzecią bramkę, stąd taki wynik, wydaje mi się trochę za wysoki przebieg meczu. Trzeba uznać wyższość przeciwnika i przyjąć z godnością na meczu. Dziękuję. Dziękuję panu gości. To zwycięstwo nam było potrzebne dzisiaj. Jakieś tam słowa krytyki, które były w tym tygodniu kierowane pod naszym adresem po ostatniej porażce. Taka atmosfera w ogóle koło drużyny, myślę, że nie za ciekawa była. No, udało nam się mimo tych jakichś braków kadrowych, czy wymuszonych kartkami, czy kontuzjami wygrać to spotkanie. Nie stać nas na było dzisiaj na pewno jakąś piękną grę. Staraliśmy się grać bardzo prostymi środkami. Mimo tego stworzyliśmy sobie kilka fajnych sytuacji. Na pewno słowa uznania dla Wojtka Białego i dla Wojtka Fabianowskiego, którzy z przodu naprawdę dzisiaj tam absorbowali linię obrony, starali się. No to w drugiej linii wiadomo, ani Skóra, ani Bartek Rosły nie są zawodnikami, którzy tam pokierują tą grą. To bardziej szło to wszystko na zasadzie przerwania, wybicia. No ale tak personalnie ci to musiało być. Ważny jest efekt końcowy i zwycięstwo.